Witam, witam Was, moi drodzy, serdecznie. Jak widzicie, przed wejściem do szklarni z pomidorami. Mamy dzisiaj niedzielę. Powiem Wam, że nawet trochę ostatnio popadało w końcu, no ale bardziej zachmurzone. Otwieram jak zawsze. No troszkę mi się tutaj zachwaściło. Też trzeba będzie wziąć motyczkę i pociupać. Zobaczcie, bo ja nie mam tu agrowłókniny, ale taki mały chwast to właściwie, wiecie, pomidorom nie przeszkadza. Pomidory sadziłam ostatniego, czy tam przedostatniego maja. Niektóre już egzemplarze właśnie zaczynają mi kwitnąć, przykucnę sobie przy jednym z nich. Zobaczcie, ładne kwiatki. I co ja robię przy tych pomidorach po posadzeniu? Do tej pory to właściwie tak nic nie robiłam. Dostały one obornika pod korzeń, moi drodzy. Dostały te paliki. W zależności kto jak prowadzi, czy na paliki prowadzicie, czy na sznurki prowadzicie. Ja nie mam już tak tutaj do czego wiązać, więc prowadzę je na paliki tak samo. Tutaj jak i w gruncie. No wiadomo, trzeba uważać, żeby sobie folii nie przebić. Najpierw dałam paliki w tym roku, a potem sadziłam koło nich pomidory. Jak wiecie, ja miałam perypetię z pomidorami, kto ogląda na bieżąco, musiałam drugi raz wysiewać, bo lampy mi po prostu te pomidory spaliły, ale jak widać, chyba mają się dobrze. Są popryskane od grzyba, pierwszy raz, profilaktycznie, wiadomo, trzeba pryskać. Ja pryskam je po prostu miedzianem i są opryskane chyba 2 czy 3 dni temu. I tak, co my tu robimy przy tych pomidorach, bo ja przy niektórych już, moi drodzy, wilki trochę poobrywałam, bo ja najpierw tak, przypięłam je takiego pomidora niżej, ale jak pomidor mi urósł, to już część na taki drucik ogrodniczy, część mam na tertytki, to na niektórych Wam pokażę ogrodnicze. To po prostu z niższej partii przekładam sobie tą obejmę wyżej. Nawet jak wiążecie sznureczkiem jakimś, jutowym czy innym, w zależności kto co ma, to przede wszystkim musi być tutaj, moi drodzy, luz, żeby Wam się po prostu sznureczek, drut, czy cokolwiek, czym tam spinacie, potem nie wbijało w łodygę pomidora, bo może Wam się wbić w łodygę pomidora i stopniowo ten pomidor nawet może Wam się złamać, bo jak Wam dojdzie do połowy łodygi sznureczek, czy jakiś drucik, to po prostu Wam pomidor się złamie. Ten pomidorek, który akurat kwitnie, to ja już Wam mówię, bo ja mam, zobaczcie, tak pooznaczane. Biała piękność, czyli jest to taki wielki, biały pomidor. Ja go miałam w tamtym sezonie. Prawie wszystkie pomidory już mi, powiem Wam, zaczynają kwitnąć. Fajnie się tutaj porozkrzywiały. Niektóre kwitną, niektóre właśnie wiążą kwiatostany. Zobaczcie, jakie mają gęste liście. I tak, co ja będę przy tych pomidorach robić? Na przykład na przykładzie tego pomidora, nie? Wiadomo, że tutaj te chwasty trzeba polikwidować. I zobaczcie, jak my mamy tutaj takiego pomidora, widzicie? Przy samym tym, przy samej ziemi, to tak, tutaj przede wszystkim tak, te wilki będziemy obrywać. Ale to nie dzisiaj, jutro pewnie będę obrywać, bo dzisiaj mamy niedzielę. Wilk to wygląda tak. I przy samej ziemi. I takie, powiem Wam, liście, które, zobaczcie, leżą na ziemi. Już widzicie, są takie brzydkie. To też je po prostu obrywamy. Wezmę sobie po prostu jakieś wiadereczko i od razu sobie to będę w to wiadereczko składać, żeby tutaj mi nie było, nie były na ziemi. Może tutaj gdzieś będzie, bo nie każdy wie. Czyli wilki. Wiem, że wiele osób pokazuje. Co to są wilki? Są to takie, wiecie,
Młode, można powiedzieć, pędy, które wyrastają z pomidora. I tutaj właśnie widać takiego. Czyli między liściem a łodyżką pomidora wyrastają takie młode pędy. Nie chcemy mieć, jak to się mówi, krzaka wielkiego. Także takie sobie obrywamy. I najlepiej jak takie małe, nawet mniejsze, usuwać. Bo po prostu po co roślina ma tracić energię na żywienie właśnie dodatkowej masy zielonej. I tutaj na przykład mam taką tertytkę, widzicie? O, zieloną, ogrodniczą, nie? Przypięte. Też sobie muszę wyżej przypiąć. No i takie, o, takie nawet maleństwo, o. Widać, takie maleństwo też od razu obrywamy. I myślę, że raz na tydzień trzeba popatrzeć, oj, nawet tutaj przy korzeniu. Ja troszkę moje pomidory za daleko posadziłam, zobaczcie, jak one idą, ale to nic nie szkodzi. One mi się troszkę pokrzywiły. Paliki za daleko ubiłam, ale widzicie, jest ok. Jak macie wyrośnięte pomidory, to wiadomo, że po prostu ten. I zaraz o, przełożę sobie tutaj tertytkę, wam pokażę. No dobra, przełożyłam wyżej. Powiem wam, że bardzo dobrze u mnie się te tertytki ogrodnicze sprawdzają. One mają tutaj takie, mam nadzieję, że będzie dobrze widać, jedno szersze wejście i drugie takie tutaj węższe wejście i mam tutaj takie ząbki. I można po prostu regulować sobie po prostu zapięcie i są wielokrotnego użytku. Zeskakują na ząbek i żeby był luz, w zależności też jaki macie patyczek i ten. Jaka jest gruba ta łodyga pomidora. Oczywiście standardowo między pomidorami mam posadzoną sałatę. Nie wiedziałam, jaka to sałata. Dziewczyny mi napisały, to Matinka i Gosia, że to jest sałata rzymska. Także dziękuję za podpowiedź dziewczynom. To Matinka prowadzi własny kanał. Ostatnio też dała film o pomidorkach. Bo ona ma bardzo dużo pomidorów. Zaraziła mnie pasją do innych pomidorów. Nie ukrywam, kolorowych. Także kochani, zapraszam na kanał. Ja wam mówię, może wstępnie pokażę i powiem, jakie mam odmiany. Jak wiecie, pokazywałam już w gruncie, jak sobie oznaczyłam. Ale napisałam sobie długopisem i powiem wam, że zaczyna mi blaknąć ten długopis. Orange bananek, jak coś nie pomyliłam w opisie, bo to różnie bywa, mogły się sadzonki poblątać w czasie pikowania, sadzenia lub czegoś. Bardzo fajny, ja go już chyba będę trzeci rok miała, tego pomidora. Dosyć wysoki, on już kwitnie. Również wysoka roślina. Następny pomidor, który mam, bawole serce, czyli normalne bawole serce. No i tutaj też widzicie, na tym bawolim sercu może lepiej będzie widać, o, też są właśnie te liśćmi zasłania. Z której strony wam pokazać, kto nie wie, te właśnie dziki, jak ja to mówię, wilki. I też sobie obrywamy. Tutaj widać kolejnego. A tak przykładowo, dzisiaj już tak przy okazji oberwę, jak z wami nagrywam. I mam też, widzicie, tertytką przypięte, też mi zaczyna kwitnąć. Wszystko powiem wam w tym roku późno. Także widzicie, pomidorki. Powiem wam, że przyjął mi się każdy jeden, co do jednego. Nic mi nie padło. Nadwyżka oczywiście pomidora mam w gruncie. Muszę uważać, żeby sobie sałaty nie podeptać. Także widzicie. Des and des. Czerwony pomidor mam. Tutaj jest gargamelek. Też fajne takie. Można powiedzieć brązowawe. Fajne takie, troszkę drobniejsze. Go miałam. Też fajny w smaku. Tutaj mamy również biała piękność, ten, od którego właśnie zaczęłam nagrywanie, jak weszłam. Pomidorka. O. Również bardzo ładnie kwitnie.
Powiem Wam, że jak ktoś ma możliwość, tutaj jest mega groniasty, ale nie wiem, czy czerwony, czy żółty, podpisany z mega groniasty. Okaże się, jak ktoś ma możliwość posadzenia chociażby dwóch, trzech krzaczków, albo nawet na balkonie jakichś niskich odmian, po prostu doniczkowych, to polecam, bo własne pomidory, jak to się mówi, najlepsze. Zwykła malinówka ożarowska też jest. Także tak to wygląda. Idziemy dalej. 60 chyba 2 czy 3 pomidory mi ich zeszło. I tu mamy nowość. Debaro gruszka czerwona. U mnie nowość w tym roku. Zobaczymy. Takie ala sakiewkowe one są. Czerwona gruszka. Chyba jeszcze brązową powinnam mieć, jeżeli mi się nic z sadzonką nie stało. Trufla czerwona. Też taka można powiedzieć sakiewka, ale widzę, że to jest bardzo wysoki pomidor. Idziemy dalej. Mniej więcej Wam powiem o odmianach. Będę Wam również pokazywać sadzonkę na dole. Będziemy czytać, jeżeli nic nie poplątałam. Również zwykła malinówka ożarowska. Tu mamy kolejny pomidorek. Zebra zielono-żółta. To były bardzo duże pomidory. One na początku wydawały się, że będzie to taka zebra bardziej zielona, paskowana, ale potem on się na żółto przebarwia, ten pomidor. Miałam go w gruncie w tamtym roku ze szklarnią rósł. Czerwona trufla też u mnie nowość jest, tak? Tutaj mamy cytrynek, to jest taki podobny do orange, banana, cytrynek, takie można powiedzieć podłużne, stożkowate. Ja go też miałam, bardzo dobry taki, dlatego cytrynek, ja nie wiem jaka fachowa nazwa jest, bo on taki do cytryny kolorem podobny, nie? Dobra, uważam na sałaty. Mamy, co mamy następnego? Katia malinowa. Tutaj mamy, będę sobie musiała chyba te napisy markerem poprawić, bo napisałam długopisem, fajnie to było, ale zaczyna wyblakać od słońca. I tutaj mamy wielki pasiasty dzik, też u mnie nowość. On niby taki ma być taki jajkowaty, pasiasty, chyba ja taki jakiś zielonkawy, nie pamiętam dokładnie. No nie jest taka jakaś duża strasznie sadzonka, zobaczymy. O, idziemy dalej. Tutaj mamy kolejny pomidorek wyglądający tak. No może długi ten film będzie, ale myślę, że w gruncie pomidory to ja Wam pokażę kiedy indziej. I co tu, nie mam tasiemki? Nie mam, nie mam tasiemki. Nie wiem dlaczego, ale nie mam. Czyli no, hej. Dobra. Wielki pasiasty dzik. Czyli też widzę, też nie za duży. Niektóre są wyżej rosnące. Czarne żopki. Ale to raczej nie jest ten pomidor, bo tam mam, to on ma ciemną łodygę, czyli tutaj już jest jakaś niezgodność prawdopodobnie. Jest to pewnie inny pomidor, bo tamten ma ciemną łodyga, to raczej nie jest ten. Już poznaję po barwie krzaka. Tutaj nie wiem co to jest. Żółte coś tam. O, z drugiej strony pewnie pisze. Cabon Salem, nie wiem. To też jakaś u mnie nowość. Katia malinowa. Katia malinowa, czyli taki typowo przecierowy pomidor. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy trufla również. Czerwona trufla. Krzaczek tak wygląda. Tutaj już widzę, coś niższego jest. Katia malinowa również. Dopiero była, niektóre się powtarzają właśnie. Tutaj coś nieoznaczone mam.
Nie wiem. Nieprzywiązana metka. Mega groniasty. Też nie wiem, czy czerwony, czy taki. Mega groniasty, jeżeli nic nie pomylone, jak mówię. Ale na pewno te odmiany tutaj będą. San Marzano, czyli też typowy taki przecierowy. San Marzano. Dobra. Jesteśmy już prawie przy końcu tutaj szklarni. Białe serce, białe bawole serce mamy tutaj w rogu. Taka sadzoneczka. Co dalej? Coca-Cola. Takie fajne też brązowe. Kiedyś dostałam nasiona od jednej znajomej. Ona będzie wiedziała. Pozdrawiam. Coca-Cola. Taki krzak. Tu. Następne. Co my mamy? Desandes czerwony, czyli chyba też u mnie nowość, a może miałam w tamtym roku, nie pamiętam dokładnie. Czekajcie, tego wam pokazywałam, czy wam nie pokazywałam. Mega groniastego, aha, tak. Tego wam już pokazywałam, mega groniastego. Tutaj mamy American Long. Nie wiem, czy mam jeszcze jedną sadzonkę, to też taki typowo przecierowy, podłużny, jajkowaty. Tu jest i widzicie, na przykład tutaj na tym pomidorze bardzo dobrze widać, że on był tu przypięty, a jego już trzeba tutaj przypiąć, nie? Ale też ładnie kwitnie, także jutro będę, jeżeli będzie taki dzień, to w ciągu dnia, a jak nie, to po południu zajmę się właśnie tutaj pracami z wilkami, uprzątnięciem tego, zdziabaniem chwastów, które mi tutaj porosły, ale one na razie pomidorom nie przeszkadzają. Ja powiem wam, bym wyściółkowała z chęcią, z jakąś słomą, no ale niestety nie mam takaż dostępu i by było. Niektórzy kartonami ściółkują, ale myślę, że dla gleby jest zdrowsze, jak po prostu nie jest niczym wyściółkowana, bo mrówki się pod tą agrowłókniną plęgną w ogóle. Miałam przez jakiś czas tamtej pierwszej szklarni matą, tą czarną agrowłókniną wyłożone. Potem ta ziemia taka, wiecie, sucha, mrówek było, jak ściągnęłam, bo ona już była parę lat. Także jaki to jest ten, co nam kwitnie? Pomidorek. Tigarella, czyli taki tradycyjna zebra, jak ja to mówię. No i tak, pierwszą stronę szklarni mamy już za sobą. Tutaj wam troszeczkę tak ogólnie pokażę. Także wiadomo, że jak to się mówi, nie jest tak kolorowo, no pracy jest. Na szczęście mam tak, sałaty tutaj posadzone w tej szklarni i w tamtej, to mi ślimaki nie dopadły. One nawet na fazie, powiem wam, rozsady, to mi ślimaki zeżarły całą sałatę. I teraz ja się cofnę. O, widzicie, nawet słonecznik mi się tu posiał, bo trociny wysypywałam. No wiadomo, ale to nie jest jego miejsce. Po tej stronie. Teraz jak jest po prostu, są chłodne temperatury, to już tak nie podlewam. Jak straszne upały były, to codziennie trzeba było podlewać. Tutaj mam jeden taki krzak, nie wiem, jakiś taki biedny. Coś się z nim dzieje, chyba go muszę wyrwać i wyrzucić. Zaraz wam pokażę. Jeden, jedyny krzak pomidora, który jakiś jest biedny. No ale lecimy. Może kucnę. I mamy, zobaczcie. Tutaj piękny pomidorek. No i tutaj też bardzo dobrze widać, o. Bardzo, bardzo dobrze widać. O, zobaczcie. Te właśnie przyrosty. Powiem wam, że tak. No oczywiście nie taki. Taki może dwa razy większy. Niektórzy po prostu ukorzeniają, że jak nie mają pomidora, to można to do wody wsadzić i ukorzenić. Ja tam nie potępiam jak najbardziej. Tylko powiem wam tak. Kiedyś próbowałam takiego wyhodować takiego pomidora z dzika. Z wilka, z dzika wilka, różnie to się mówi, także, ale fachowo chyba wilki.
tak się o uszy obtarło, że to puści korzonki, bo to ma takie kłaczki. Dlatego pomidora sadzimy głębiej i po prostu on nam z tych kłaczków nie chce ostrości złapać. Wypuszcza korzonki. Ale z własnego doświadczenia wiem, że coś takiego próbowałam robić. To już powiem wam, nie da plonu takiego, jakby dała sadzonka pomidora. Po pierwsze, że to jest późno. No, dziki, rośnie to jak dziki pomidor. O, mogę to tak powiedzieć. Ale to jest tylko moja opinia, według mnie. Także już na pewno nie uzyskacie takiego plonu, jak normalnie z wysadzonego pomidora. Z takiego dzikiego tego wilka, nie? Ale zaraz ktoś powie, o, że ja głupoty gadam. Ja tylko mówię tak, jak było u mnie. Także nie będzie to na pewno, co taka sadzonka sadzona od początku, mimo żebyście ją odżywiali i tak dalej, nie? Także widzicie, tutaj też jest tylko spięte, też będę musiała wyżej popodpinać, poobrywać po prostu te liście, które takie o już leżą, żeby ziemi nie dotykały. I też on już zaczyna ładnie kwitnąć, ten pomidorek. Tak samo inne. U mnie będą późniejsze, ale będą, nie? I te słonecznniki. To wszystko jutro biorę się do roboty. Czyli co my tu mamy? Jako pierwsze, mega groniasty Gosia. Ponoć bardzo plenny pomidor. Dostałam od Gosi nasionka. Wysyłała mi zdjęcie, jak ten pomidor ten rośnie. Bardzo ponoć plenny pomidor koktajlowy. Także pozdrawiam Gosię. Gosia będzie wiedziała, o kogo chodzi. Mam chyba dwie sztuki tego pomidora. Zobaczymy. Koktajlówka. Ponoć bardziej plenny, nawet jak mega groniasty. Zobaczymy. Tutaj co my mamy? Malinowy ożarowski. Kolejna roślinka. Tutaj też widać wysoko rosnący. Co my tu mamy? Patrzcie, słoneczko wychodzi. Aurea. Wysoka też aurea u mnie w tym roku. Nowość. Chociaż aurea to nie jest jakiś, wiecie, nowa odmiana pomidora czy coś, nie? Red Star, czerwony. To chyba też u mnie pierwszy raz. Red Star. Aurea to jest taki typowo przecierowy. Miejmy nadzieję, że się fajnie rozmnoży i będzie ten. Można pozyskać własne właśnie nasiona dla własnych potrzeb. Zawsze jest to coś człowiek zaoszczędzi. Mega groniasty, prawdopodobnie czerwony. No i ten tutaj. Nie wiem. No ale chyba go usunę. Jedyna roślina, z którą coś się złego zadziało. Zobaczcie. Normalnie pomidor jest. No zdech pomidor, nie? Nie wiem, jaki to pomidor. O. Jakiś, orangę banana, czyli ja mam te sadzonki, ja może od razu tą sadzonkę razem z wami po prostu, no i pokażę wam te tertetki, zobaczcie, fajne, nie? Usunę ją po prostu, no bo ona, zobaczcie, nie wiem, co się stało i wyrzucę od razu na zewnątrz. No, coś jakoś, kurde, żeby, wiecie, nie zarażało mi innych roślin. No, nie mam pojęcia, co to się stało, nie? O. Ze szklarni ją wyrzucimy na razie. Chyba tę tertytkę. I dobra, lecimy dalej. Wszystkie poza tym rośliny się mają bardzo, bardzo dobrze. Nic im się tu złego nie dzieje. Następny pomidorek. Wielki pasiasty dzik, czyli tam żeśmy mieli już tego pomidora. Radość, radość, jak ja to mówię z tego, z pierwszych kwiatów, zobaczcie. Oczywiście, wiadomo, kwiatuszów będzie więcej.
Ale ładne. Krępe roślinki. Piękne. Tutaj również. O, ja cały czas mam otwarte, także pszczółki, zapylacze tutaj przylatują. Tutaj widzicie, wiążą się kolejne. Co my tu mamy? Des Andes. Żółta Alauria. Też przecierowy. Pierwszy raz u mnie. Jak na razie widzę jeden krzak. Tutaj mamy kolejne pomidory. Atomic Sanseo. Nie wiem. Też chyba u mnie nowość. Kolejny fajny pomidor. Ja na pomidora będę. Coca-Cola, czyli Coca-Cola już chyba trzeci krzaczek. Coca-Coli. Też dużo tych. Zbiera się zakwitnienie. Dużo ma tych dzikich, jak widać, przyrostów. Także będzie Monia miała w poniedziałek robotę. Od razu polika wyjmę i będę miała tu puste miejsce, no ale nic. Lepiej jedną sadzonkę wyrzucić, jak miałaby wszystkie rośliny zarazić. Sorrel Frangle to też nie wiem, co to za pomidor. Tutaj też widzę jakaś niższa roślina. Czarne rzepki właśnie. Tam to prawdopodobnie nie jest czarne rzepki, bo one tutaj mają taką ciemniejszą łodygę. Też jest u mnie nowość, te czarne rzepki. Nie wiem, czy będzie widać, może będzie widać. Zobaczcie, ciemniejsza łodyga jest. Jest jeden krzaczek obok drugiego. Niby to są duże, prawie czarne pomidory, nie koktajlówki. Zobaczymy, czy faktycznie one będą. Też u mnie nowość. Tutaj mam obok, też już nie będę czytać, bo to jest ta sama odmiana, czyli czarne rzepki, tak nazwane. Nie wiem, czy fachowa to jest odmiana, nazwa odmiany, czy nie, no ale dostałam z taką nazwą, więc czarne rzepki, żubki, rzepki, czyli mówi rzepki, rzepki, czyli nie kostki, tylko ten czarne dupki, ale rzepki. Dobra, śmieszna nazwa, no ale aby pomidor był dobry. Tutaj mamy mega groniastego, kwitnie. W tamtym roku miałam pierwszy raz te mega groniaste. Mam nadzieję, że w tym roku one troszkę lepiej będą rosły. Zobaczymy. Red Star, czerwony pomidor. Ile mamy temperatury? 23,6. Mimo że cały dzień są pootwierane okienka po obu stronach i drzwi, ale temperatura jest. Dzisiaj jest chłodniejszy dzień, także Coca-Cola, czyli mamy Coca-Colę kolejną. On jest smaczny, fajny, tylko ciemny pomidorek. Tutaj były czarne rzepki. Drugie. Tutaj mamy kolejnego. Syberyjski zielono-żółty. Nie wiem, czy ja go miałam w tamtym roku, czy jest nowość, skleroza. Dobra, czekajcie, bo tam się z tą listwę znowu w głowę nie palnęła. I tak, mamy już. Została nam czwarta część do obejrzenia tych pomidorów. No niestety, film będzie długi, no cóż. Ale też dopiero myślę, że jak będą się zawiązywały owoce, to wam będę potem nagrywać, chyba że coś by się działo. Dobra, podnoszę głowę, może w drugą stronę się odwrócę. Ale myślę, że są osoby ciekawe. Trufla czerwona. Żebym sobie tej, wiecie, sałaty nie podeptała pod nogami. Trufla czerwona. Ten pomidorek, to już wam mówię. Jak mówiłam, jak nic nie poplątałam. De Barro, czerwona gruszeczka. Mogłam się pomylić, oczywiście. Mogły mi się sadzonki poplątać. Ewentualnie, jak coś będzie nie tak. Bawole serce czerwone. To będę w sezonie dopasowywać wyglądowo. No i zobaczcie.
Piękne. Piękne kwiatusie. Ja wiem, że u osób, które wcześniej siały pomidory i wysadzały, to już się wiążą małe guleczki, małe pomidorki, debarro, czerwona gruczka. A u mnie dopiero zaczynają kwitnąć, ale wiem, że są nawet osoby, które mają jeszcze mniejsze ode mnie pomidory, ale dadzą radę, spokojnie, nie? Tutaj mamy malinowy smaczek. O, też u mnie nowość, malinowy smaczek. Duża, solidna roślina. O, i na przykład tutaj przy tym się zatrzymam. Malinowym smaczku. Czekajcie, przypnę go tą tertytką wyżej, co mam ją w ręku. No dobra, jestem. Przypięłam sobie. I na tym właśnie, o, na tym właśnie pomidorze, bo on już, zobaczcie, jakie on ma wielkie wilki. Zobaczcie. Mogę wam właśnie pokazać. O! Na podstawie właśnie tego, takiego, o, już wilka możecie sobie sadzić, jak mówiłam wcześniej. Do wody i on wam puści korzenie, ale on wam nie da plonu takiego, jak po prostu byście chcieli. O! I nie ma co żałować. Obrywamy, bo nam się roślina zagęści. I zobaczcie, ile tu na takiej roślinie może być tych wilków. O, poobrywam przy was. Chyba jeszcze tutaj jakiś mały wilczek jest. O, nie. Mały, mały. O, już wam pokazuję. Zobaczcie, ile było tych wilków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wilków, nie? No dobrze by nie było dopuścić, żeby one były takie duże, nie? Ale ja jeszcze nic przy nich nie robiłam od czasu właśnie po sadzeniu. I tu mamy kolejną roślinę. Jak to się mówi? Zobaczymy. Czekajcie, ja te wilki tam sobie rzucę. Potem je wywalę na dwór, żeby one tutaj mi niepotrzebnie choroby jakieś nie roznosiły. Red Star. Też ładna sadzoneczka, także jutro działam z tymi wilkami. Debarro, czerwona gruszka, czyli gruszeczka też była. Tam. O. I wyżej popodwiązuję. I na przykład tutaj. Jeżeli chcecie puszczać na dwa pędy, o, pomidora, no to już to możecie zostawić i puszczać sobie na dwa pędy, bo macie większy pęd. A jak nie, to po prostu to usuwacie. Pozostałe wilki również. A wiadomo, ktoś nie ma czasu, to i przy niedzieli może sobie tą robotę zrobić. To nie jest jakaś, wiecie, robota ciężka, ale ja tam nie namawiam. Niedziela jest do odpoczynku. Tutaj mamy kolejnego pomidora. Cytrynek, czyli ten, co chyba mieliśmy wcześniej. Cytrynka też. Tu kolejna odmiana pomidorka. Red Star. Red Star czerwony. No wam pomidora pokazywała, nie moje nogi. Dobra, kolejny pomidor. O. Co to jest za pomidor? Pomidor des andes żółta aurija, czyli mamy drugi krzaczek ala żółtej aurii. Zobaczcie, też ma tutaj takiego, o, z tej strony już dużego wilka. Jakbyście chcieli puszczać na dwa pędy, to możecie tego wilka prowadzić na drugi pęd. Ja staram się puszczać na jeden pęd moje pomidory. Jedne bardziej kwitną, inne mniej kwitną. Dopiero niektóre zaczynają, także jutro będę tu ostro działać. Syberyjski zielono-żółty, czyli już tą odmianę mieliśmy. Zaraz zrobi się porządek i już, jak to się mówi. Gargamelek. Gargamelka również mieliśmy, już może trzecia sezonka. Tu mamy Sorrel Frangle. Jeżeli dobrze napisałam, też bardzo ładnie kwitnie. O, ładne kwiatusie.
przybliżę Wam. Także zapowiada się, że będą fajne pomidorki. Miejmy nadzieję, że nie będą tak chorowały szybko. Tutaj jakaś mniejsza sadzoneczka. Co to jest? To jest białe serce. Czyli białe bawole serce. No jakiś taki on marny trochę. Tutaj coś też mamy. Co my tu mamy fajnego? Katia czerwona, czyli mamy chyba drugą Katię. I dwa ostatnie w szklarni. Pomidory. Tutaj chyba ośle uszy, bo ja już po liściach poznaję. A ten zaraz zobaczymy. Ośle uszy, tak. Ośle uszy, też u mnie nowość. Mam tutaj chyba tylko jedną sadzonkę tego ośle uszy. I oczywiście Aurea. Aurea. Wysoka. No i pomału, pomału doszliśmy do końca szklarni. Mam oczywiście pomidor jeszcze. Tam widzicie paliki. Wam już przez ten pokażę. I tam masz head na samym końcu. Są pomidory w gruncie. Ale myślę, że to Wam ponagrywam już innym razem. No i zobaczcie. W ogrodzie pracy jest. Tutaj w tych chwastach, co widać zaraz ze szklarnią, tu mam marchewki. Zaczęłam je już szarować pomału. Koper, rzodkiewka. Tutaj również warzywa. Także myślę, że raport z ogrodu Wam niebawem nagram. Tylko niech się ogarnę z tymi też chwastami. No przecież Wam chwastów nie będę pokazywać. Wystarczy, że tutaj Wam chwastów masę pokazałam. No i te sałaty fajnie się zbierają, zobaczcie. Fajnie się zbierają te sałaty. Ja zaraz idę jeszcze do tamtej szklarni, gdzie mam papryki, zebrać sobie tą pierwszą sałatę na obiad. Także, kochani, no niestety, film wyszedł długi, ale myślę, że kto lubi filmy o pomidorach, to go to zainteresuje. 62 czy 63 krzaki mam pomidora. Wszędzie pracy jest, jak tam mówią, bez pracy nie ma nic. Niektórzy piszą, dużo jest pracy, ale satysfakcja, powiem, też jest, bo własne rośliny, jakie by nie było, nam są najsmaczniejsze. Stosujemy, jakby nie było, minimalną jakąś tam ilość tego oprysku, nie pryskamy od wszystkiego po kolei, bo wiadomo, że one nam też chorują. No one zachorują, wiadomo, że one zachorują. Mimo, że byśmy nie wiem, co im dawali oni. One w pewnym czasie po prostu zachorują. Ale co zbierzemy, to jak ja to mówię, to nasze. A z wami jakieś zdjęcie jeszcze zrobię pomidorków na zdjęcie tytułowe filmu. Oczywiście, jak wytrzymaliście do końca, to dziękuję za cierpliwość i żegnam się, pa, pa.